Jenot, który na co dzień mieszka w środowisku naturalnym, dostał się bardzo przypadkowo, zabłąkał się i dostał się tutaj w ruch uliczny. Zagubiony, wystraszony, może czasami być także i ranny po uderzeniu od samochodu. Tak więc takie zwierzę reaguje bardzo nieprzewidywalnie. Jest wystraszone, spłoszone. Wszystko może się wydarzyć, jeżeli mamy właśnie do czynienia ze zwierzęciem spłoszonym. Tak więc w takiej sytuacji nie podchodzimy, nie dotykamy, nie robimy sobie zdjęć z takim zwierzęciem na pamiątkę. Informujemy służby takie jak Straż Miejska, Ekopatrol, przyjeżdżamy na miejsce i interweniujemy. Jenot może ugryźć człowieka, tak więc należy zachować szczególną ostrożność. Po złapaniu przez Ekopatrol oczywiście trafi do środowiska naturalnego. W tym wypadku nasz jenot nie był ranny, nic mu nie było, tak więc zostanie przewieziony i wypuszczony w środowisku naturalnym.